Natalka i Kuba. Witajcie w miejscu, gdzie jest podobno najwięcej złoczyńców w całej Polsce. Tak przynajmniej mówi ojciec Mateusz. Jesteśmy właśnie w Sandomierzu. Idziemy zwiedzać Muzeum Świat Ojca Mateusza. Chodźcie. Tutaj są odciski rąk aktorów, którzy grają w filmie. Tu jest kuchnia ojca Mateusza. Tutaj są pierogi, które uwielbia ojciec Mateusz. Zobaczcie. Wchodzimy na postelunek. To jest lobel ojca Mateusza. Wchodzimy do kancelarii ojca Mateusza. To muzeum nie jest za duże, ale jest nawet fajne, więc jak jesteście gdzieś tutaj na rynku, to warto zajrzeć. Te figury waszkowe wyglądają jak prawdziwi ludzie. Ja przez kilka minut myślałam, że to są prawdziwi ludzie. Jak lubicie ten serial, to naprawdę musicie to zajrzeć. Przejdźmy do ocen. Poziom trudności. Tam nie było nic trudnego, więc jedna gwiazdka dla mnie i jedna dla Natki. Zmęczenie. Ta wystawa nie jest duża, więc wcale się nie zmęczyliśmy. Jedna gwiazdka dla mnie i jedna dla Kuby. Zainteresowanie. Tam było naprawdę fajnie, bo pierwszy raz widziałam takie figury woskowe i one wyglądały jak prawdziwi ludzie, więc po 5 gwiazdek dla mnie i 5 dla Natki. Cena. W tej atrakcji spędziliśmy tylko 20 minut, a ta cena jest naprawdę wysoka jak na tak małą atrakcję, więc dlatego 5 gwiazdek. Subskrybujcie nasz kanał i klikajcie dzwoneczki, wtedy zobaczycie wszystkie nasze atrakcje. A jeżeli będziecie chcieli nam coś poradzić, wchodźcie na Facebooka i nam piszcie.